tego szczytowa, ale w pierwszym budynku na pierwszym piętrze. Mniej ludzi nas teraz odwiedza. Sądzę, że to dlatego, że nie wszyscy jeszcze orientują się, gdzie mamy siedzibę, a więc pierwszy budynek, tam gdzie mieści się przedszkole Caritasu. Bardzo serdecznie zapraszamy każdy wtorek o godzinie 7:00 do 9:00 do godziny 7:00 do 10:00 i czwartek po południu od godziny 16:00 do 18:30. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Szczęść Boże, Stanisław Gotala, zbiura Radia Maryja. One nie stały się aferami. Ja chciałbym serdecznie podziękować organizatorom tego naszego spotkania, które jeżeli dobrze pamiętam, to chyba jest trzeci raz się tutaj spotykamy. Naprawdę jest duży wysiłek i serdeczne buziaka wszystkim tym, którzy w jakikolwiek się przyczynili do tego, że to spotkanie mamy. A naprawdę są to spotkania piękne, bo ja się ucieszyłem bardzo, że przyjeżdża do nas bardzo dużo kapłanów. Ja mam takie osobiste takie wspomnienia. Był ksiądz Wyszyński, proboszcz z parafii św. Krzysztofa, dzięki któremu właśnie tamto biuro Radio Maria powstała, które było nam bardzo przychylne, bardzo nam pomagał, mimo że były różne sytuacje tam. A jeszcze mam takie osobiste wrażenie, bo był jeszcze ksiądz Stawowski, proboszcz z Wisły Wielkiej, o ile sobie przypominam dobrze. To jest właśnie ksiądz, dzięki któremu myśmy w naszej rodzinie zaczęli słuchać Radia Maria. Tego czasu przyszła do domu żona Krystyna i mówi tak, że była u spowiedzi i ksiądz mówi, Stawowski mówi, powiedział, że powstało nowe Radio Maria. Żeby go słuchać. Pierwsze kroki, no i zleciła mi zadanie, żeby go poszukać. Zacząłem skierować i rzeczywiście, żeśmy natrafili. Natrafili na to Radio Maria i to był gdzieś rok 1990, nie, czwarty, trzeci, czwarty. Dużo wcześniej to było. I zaczęliśmy od tego momentu zaczęliśmy słuchać Radio Maria. Jestem ogromnie wdzięczny, że właśnie ksiądz Stawowski był tutaj z nami razem, żeśmy mogli się pomóc. Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja serdecznie pozdrawiam tego chłopca. Przyjechaliśmy z grupą z Bierunia Nowego parafii Świętej Barbary. Na pierwszym miejscu chciałam pozdrowić proboszcza Andrzeja Bartoszka, który chciał z nami być, ale nie mógł. I wszyscy, którzy z nami byli, to nie mogli oczywiście tutaj wszyscy podejść. I wszystkich pozdrawiam ojcu, ojca, który mi tutaj jest. I wszystkich znajomych, którzy mnie słuchają. I wszystkich serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam mojego męża, który jest chory i nie mógł z nami być. Serdecznie dziękuję i z Panem Bogiem. Cześć Boże, nazywam się Janina Klasik, jestem z koła Radia Maryja z Rudy Śląskiej, z parafii Świętego Piusa X. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić księdza arcybiskupa Wiktora Sforca, naszego księdza proboszcza Krzysztofa Hitek. Chciałam również pozdrowić księdza Krystiana i Łukasza, koło Radio Maryja z Goduli i z Orzegowa. Chciałam również podziękować za zaproszenie i miłe spędzenie czasu w towarzystwie ojca Grzegorza Gościa, no i przyjaciół z Radia Maryja. Bardzo serdecznie dziękujemy za te pozdrowienia, za te głosy, dzięki którym cała rodzina Radia Maria, wszyscy słuchacze mogą chociaż trochę zaczerpnąć tej atmosfery, która nam tutaj towarzyszy. Bardzo dziękujemy organizatorom, tym, którzy zadbali po raz kolejny o to, by tutaj rodzina Radia Maria z tego terenu, z tego regionu, z tej archidiecezji, archidiecezji katowickiej mogła się spotkać, a zapewniam, że czuliśmy się tutaj bardzo dobrze. Nasi goście też tytakują, kiwają głowami, więc mówię prawdę, mówię to z przekonaniem. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i życzymy wszystkiego dobrego w tych ostatnich dniach naszego rodzinnego kolędowania i jak tutaj mówią nasi goście, uczestnicy spotkania, do zobaczenia za rok. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Na to pytanie jeszcze ja na wątek, który zapomniałem, przyszedł już Naszkowski.
czyli taka postać o wielu, wielu twarzach. To kolejna, kolejna spotkania wojskowych, szkolowych, wojskowa wywiadu, a jeszcze przed nami mamy 20 minut, zasłużony, no, wiem, że zapraszam do wysłuchania dzisiejszego programu, którą opisuje jeszcze to jest epoka lat 80. Moim twarzem redaktora witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest pan doktor Tomasz Smale, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Witamy w studiu Szczęsborz. Dlaczego zaczął klasę księcia do podrazu na rzecz? Ja się próbuję pokazać Polskę jako trudnego partnera. Kończy się w 2019 roku tranzyt rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej. Przez Polskę Chiny przechodzi około 26 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To jest wiele aspektów. Tym gazom próbuję powiedzieć odbiorcą gazu do Europy Zachodniej, że Polska jest wiarygodnym partnerem. W związku z tym powinno dążyć w Europie i Chiny Zachodniej do tego, aby zbudować gazową północną i aby pozwolić na większą możliwość przetrwania gazu przez gazową Opal, który jest lądową odmorzą gazociągu północnego. I mamy tutaj do czynienia z taką nieuzasadnioną presją na Polskę, bo ja nie słyszałem, żeby Gazprom oficjalnie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie tej umowy tranzytowej, aby zaproponował jakieś racjonalne warunki handlowe tego tranzytu przez Polskę. Tylko od razu wyskoczono z takim stanowiskiem, że Polska się na coś nie zgadza. Nie zgadza, ale może lepiej, żeby Gazprom powiedział o czym chodzi w tym kontekście. Mamy do czynienia z budowaniem pewnego klimatu wobec tej umowy tranzytowej, tak powiedzmy, ale być może także wobec budowania drugiej nitki Nord Streamu. To jest wszystko powiązane, bo przecież pamiętajmy, że Polska, PGNiG, doprowadziło do wstrzymania właśnie wykonania decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przepustowości, wolnej przepustowości dla Gazpromu. To miało być 80%, czy ponad 80% według Komisji Europejskiej, ale przywrócono na razie stan pierwotny, to znaczy 50% na zasadach wolnych, a 50% tego gazociągu Opal na zasadach dostępu strony trzeciej do sieci. Z drugiej strony jest rozgrywany projekt gazociągu północnego i tutaj też nie widać, nie ma pewności co do tego, jak tutaj będzie wyglądał. W związku z tym najłatwiej jest powiedzieć po stronie rosyjskiej, zobaczyć, że to są wiarygodne, niewiarygodne kraje tranzytowe, takie jak Ukraina i Polska, w tym wypadku akurat wypoczy to nas, bo Ukraina cała jest już w jakimś sensie zakończona, jak tutaj pobierają gaz już z Europy Zachodniej, nie wykorzystają bezpośrednio głosa rosyjskich tamtej strony. Tym samym w tej chwili bliżej są 2019 roku z dużymi krokami. No i 2017-2018 jest czasem na to, aby albo wynegocjować nowe warunki tranzytowe, które byłyby bardziej racjonalne z punktu widzenia polskich interesów z jednej strony, ale z drugiej strony doprowadzić do innego rozwiązania, właśnie naciskając na budowę gazociągu północnego, czy na otwarte przepustowości na gazociągu Opal. Warto podkreślić, że chodzi cały czas o zmianę cały czas umowy tranzytowej, czyli umowy, która umożliwia przesun gazu na zachód przez polskie terytorium. Nie mówimy o umowie, która obejmuje dostawy gazu do Polski. O tym za chwilę. Ale teraz pytanie, dlaczego Komisja Europejska w październiku podjęła taką dyskusyjną, kontrowersyjną decyzję o rozszerzeniu, o wyłączeniu w ogóle gazociągu Opal, który rozprowadza gaz z północy wzdłuż wschodniej granicy Niemiec? Dlaczego taka decyzja? Przecież to jest zwiększanie wpływów rynkowych Gazpromu. To już nawet nie chodzi o to, że większy gaz jest ważny. Chodzi o to, że Gazprom staje się na rynku europejskim potężnym graczem. Gazprom od lat jest bardzo potężnym graczem na rynku europejskim i Gazprom zwiększa dostawy do Europy z kilku powodów. Rok 2016 był rekordowym rokiem dostaw rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej, bo prawie 180 miliardów metrów sześciennych tego gazu rosyjskiego do Europy trafiało. Głównie ze względu na niską cenę, a również ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
zapłacić. No i w związku z tym ta rola, rola Gazpromu na rynku Unii Europejskiej jest dość istotna. I teraz te decyzje Komisji Europejskiej w faktycznie z perspektywy naszej Europy Środkowej i Wschodniej są dość zaskakujące, dlatego że one zwiększają uzależnienie od jednego kierunku dostaw. One nie mają charakteru dywersyfikacyjnego, one nie tworzą wspólnego rynku gazu, tylko tworzą monopol albo ten monopol umacniają. W związku z tym tutaj więcej racjonalności w tym nie ma, a Komisja Europejska właśnie patrzy na to w taki sposób troszkę bezrefleksyjny, to znaczy zapomina o Unii Energetycznej, o pewnym wspólnym rynku i pewnym działaniu zmierzającym do większego zróżnicowania kierunków dostaw, a patrzy na to, że ten gaz zawsze się jedną mógł płynąć, tylko że podziela argumenty rosyjskie związane z dywersyfikacją kierunków dostaw czy kierunków płatów tranzytowych, a nie kierunku demokracji. Czyli nie ma w urzędnikach Unii takiej obawy, że to uzależnienie od dostaw rosyjskich gazu płynie i będzie płynąć. Będzie miał także wpływ na inne wymiary polityczne. To pewnie oczywiście zależy, z jakiego kraju ci urzędnicy pochodzą. Jeżeli tam są na przykład Niemiec czy Włoch, to te obawy są dużo mniejsze. Jeżeli to są wszystkie polscy czy szwedzcy, to tu jest pewna obawa w tym zakresie występuje. Polscy, którzy mieli do czynienia z prawami dostaw gazu rosyjskiego. To tutaj jest to bardzo zróżnicowane. Natomiast wydaje się, że strona rosyjska trochę zapomina o tym, że my jesteśmy klientami, bardzo ważnymi klientami z punktu widzenia finansowego. My wydajemy, Polska sama wydaje rocznie na gaz kilka miliardów dolarów. Ale się grube to takiego klienta w twardej właśnie walucie dewizowej wtedy wyprowadzono z Polski. Pamiętajmy, że te elementy uwłaszczeniowe się zaczynają już w 1988 roku właściwie, prawda? Z Radakowskiego to już można mówić, że to... No tak, w latach 80. były sklepy polonijne, to też jest spółki joint ventures, prawda? Jak najbardziej, to rzeczywiście by się stworzyła taka możliwość utrzymanie presji, luka w przepisach, to oczywiście nie była przypadkowa, pokazywanie, że zobaczcie, to są jakieś nieracjonalne. Nie, my jesteśmy strażnicy ustroju, który właśnie własność miał, porozmawiajmy, czy chcecie go przedłużyć, w najlepszym poważaniu, no oni zaczęli na tym rynku korzystać. I oczywiście, no to trzeba szukać tych źródeł pierwszych kar, jak RFOS, później RTP, prawda, te różne dziwne spółki, które zaczęły powstawać nagle, upadały, po tym jak wzbogacili się ich właściciele, to należy szukać na styku na pewno służb specjalnych, jednak starego systemu. Tutaj służby specjalne, chociażby teraz przywołane 10 kantorów wymiany walut uruchomiona w ciągu jednej nocy właśnie przez majora służb bezpieczeństwa, chyba majora pana Gawronika. Ale zobaczmy, że to w jakiś sposób odbija się czkawką do dziś. No, wystarczy popatrzeć na aferę Amber Gold. Tam rzeczywiście na pewno nie znamy jeszcze różnych zależności, jakie tam miały miejsce, ale moim zdaniem oczywiście nie ma na to dowodów, takie są jego wyczucie. Należy szukać również w tych jeszcze starych porządkach, starych układach. Przynajmniej też mechanizm zastosowany jest całkiem podobny, jak właśnie na początku lat 90. w tym okresie tej wolnej Amerykanki, no, z całym dobrodziejstwem inwentarza miało to też jakieś plusy, no ludzie mogli handlować bez ograniczeń, ale to też miało taki właśnie skutek, że można było kantować bez ograniczeń, mówiąc krótko. No zobaczmy się na przykład sprawę już tych demokratycznych, powiedzmy trzeciego RPO-owskich służb. Widoczna jest ich sprawa pojedynczy, chociażby Anastazja P. była podejrzewana o związki z Kłopem, moim zdaniem troszeczkę na wyrost, ale jednak z tej charakterystyki, że ona jakby się skupiła na atakowaniu tylko prawicy, prawda? Jakby manifestowała swoje związki z lewicą, ci posłowie lewicy, którą ona opisuje, są raczej przedstawieni bardzo dużo się dzieje w zdecydowanie bardziej pozytywnym świetle niż tej prawicy, ona zatakowała przecież pani marszałka ówczesnego Andrzeja Kerna, prawda? Oskarżył od prostu o gwałt, no to nie jest zabawa. No i te jakby działalność służb norweskiego przez Danię. To są projekty, jest pewna ciągłość, to dużo bardzo i bez wątpienia jest ta działalność bardzo zaawansowana w analizach, wielu
pozwalają nam przygotować się do roku 2022, kiedy to było, kiedy kończy umowa na te ponad 10 miliardów zastrzeżonych gazu w kierunku rosyjskiego i do tego momentu trzeba się po prostu dobrze przygotować i do negocjacji i do odbierania konkretnych dużych gazów. A dobrze, to trudno negocjować, że Polska mało płaci za gaz rosyjski, który podobno jest tam. To oczywiście się zmienia, prawda? Te rachunki za gaz, które dzisiaj akurat nie są aż tak drastyczne, ale tutaj jest pewna historyczna zaszłość, był moment, czy był czas, kiedy Rosjanie bezlitośnie wykorzystywali swoją pozycję monopolistyczną i płaciliśmy za ten gaz dużo więcej niż Europa Zachodnia. To się trochę wyrównało, to już jest dużo bardziej racjonalne niż było, natomiast oczywiście jest jeszcze potencjał do tego, aby za gaz rosyjski płacić mniej, w ogóle za gaz płacić mniej. Natomiast oczywiście koniunktura na rynku gazu, tak jak na rynku ropy i węgla, ona jest zmienna i nie można wykluczyć, że ceny na gaz, podobnie jak ceny na ropę, i na które przedmiotowe no tutaj nie kiedy się odbiera i znów to rachunki będą w górę, nie dlatego, że to jest gaz rosyjski, tylko dlatego, że po prostu tak wygląda cena światowa. Polska w tym momencie potrzebuje rosyjskiego gazu, a czy Rosji wybrali taki moment, kiedy no nie wiem, będzie to też tego rocznie, bo skończył to 2022 rok jest takim momentem, to jest moment wyraźnego sprawdzian do tego momentu. Nie mając jakiegoś przygotowania, Czesław Śniewas powiedział, że nie zdał matury na przykład. Tak więc może reguły jakiejś wykształceniowej nie ma, ale przeważnie no, nie chodziło o wykształcenie, tylko o bezczelność, brawurę, fantazję, odkomunikowanie, zjednywania sobie ludzi, ludniko, wzbudzenia zaufania. I to oczywiście chodzi mi tutaj w to kolejne pytanie, które chciałem zadać. Na czym oni żerowali? Tak, jak się nie dba o klienta, no to klient w pewnym momencie się wczuwa. W pewnym momencie mówi, no zaraz, no dlaczego ja mam cały czas liczyć na jednym rachunku, tym bardziej, że właśnie klient, czy dostawca, partner handlowy, zamiast przyjść i powiedzieć, czego chce i jak sobie wyobraża dalszą współpracę, to pierwsze, co robi, to informuje media o jakimś rzekomych problemach. Tutaj nie wydaje się to najlepszy sposób załatwienia sprawy. W 2022 roku będziemy mieli możliwość, że to powiedział sprawdzenia, czy też potrzebujemy rosyjskiego gazu. Dlaczego? No zupełnie bezmyślnego blichtru, takiego poczucia sławy i znaczenia. No przecież wmawiał ludziom, że jestem konsulem, oferował pensję w wysokości tysięcy złotych, a wręcz 270 dolarów miesięcznie, żeby tak się stało, to trzeba mieć fizyczny dostęp do innych ludzi. No przepraszam, naprawdę trzeba było dużo dobrej woli, żeby na to się nabrać, jak ludzie właśnie płaci inne firmy, na te pieniądze, Lotos, to też bardzo fajnie widać, że mają swoje udziały w takiej działalności na żerowaniu na dziecko Holokaustu, jak ja to nazywam. To znaczy, no to było rzeczywiście moralnie bardzo wątpliwe. On zapoznawał się z taksówkarzami, jakimiś ludźmi i od słowa do słowa słynny konsul. Tak, mimo Czesława Śniewica, który się wtedy też działo właśnie jako inne warianty tego swojej działalności, ale mówił, że wiesz, to jest rodzina, która mnie od wymi uratowaliście z Holokaustu. Jestem wam wdzięczny za to. Oddawał w ogóle pieniądze już tylko gazu. W banku czekają, tylko pożyczcie mi na chwilę, bo tam muszę załatwić formalności. I ci ludzie wchodzili w to oszustwo i sami wiedząc, że kogoś w życiu wojny nie uratowali, ale licząc na to, że to nagle jakieś naiwne, prawda, że uratowany z wojny możemy dać jakoś pieniądze, tak by wchodzili sami w tą iluzję. Więc często, jak ktoś nie was mówił, oszukiwał tych, którzy chcieli być oszukani, ci, którzy też chcieli oszukiwać. Co jest miała faktu, że skrzywił dużo osób, które nie ulega żadnej wątpliwości. To nasz Kowski, ten agent o wielu twarzach, on trochę żerował na takiej, można powiedzieć, na biurokracji, będzie czasami na zaćwiającej nieprofesjonalności, nieprofesjonalizmu służb specjalnych, no bo on był i tajnym współpracownikiem i działaczem Solidarności, i oficerem wywiadu, jak już mówiłem, to detektory. On się wodził za nos wszystkich tych swoich pracowników i obnażył
zasadzie tej torpei i jeszcze sceną, która nie powstaje od warunków rynkowych w Europie Zachodniej, bo to taki warunków na pewno nie chcieliśmy, a tak było do tej pory. A tak było do tej pory, ale to też wynikało z tego, że były bardzo poważne zaniedbania w zakresie infrastruktury, nie mieli możliwości, nawet jak w pewnym negocjacjach otrzymało się 2 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie więcej, to okazywało się, że tylko Rosjanie są w stanie z tą dostarczą, bo nie ma żadnych połączeń międzysystemowych, tak aby kupić gaz norweski tu Niemiec czy południa, skądkolwiek, to po prostu nie było infrastruktury. Wszystko było ustawione pod gaz rosyjski, w związku z tym, jak ty je potrzebuje, a musi kupić z tego jednego dostawcę, to ten dostawca właśnie wtedy zadowolony mówi, no kupię stary, ale to będzie bardzo drogo kosztowało, no i niestety to kupiliśmy. A co się stanie, jeśli to skorzystało na dwóch pokoleniach? Do nie pana takiego, tej szikolaka, no jest jednak oczywiście bardzo ulubrowany, tak po prostu bezwzględny bandyta. W kontraktach do tego, aby nie zgadzać na klauzulę przeznaczenia, to znaczy tylko ten gaz może zostać skonsumowany w ramach danego kraju, danego zbiorcy. To jest niezgodne z prawem europejskim i Komisja bardzo skrupulatnie bada tego typu kontrakty. I będzie badała jeszcze bardziej dokładnie, przez jest sporo regulacji nowych, które między innymi za celem polskich eurodeputowanych zostały przekonstruowane w zakresie kontroli Komisji Kontraktów Publicznych Zawartych. Więc tutaj nadzór nad tymi umowami jest dużo większy niż do tej pory. Ale cały czas przekonuje, że partnerów z południa, Czechów, Słowaków, Węgrów, aby pomyśleli trochę inaczej o infrastrukturze gazowej i aby pomyśleli jednowymiarowo, że ten gaz rosyjski to jest coś, co musi być i że zawsze na niego można liczyć i że on jest jedynym możliwym sposobem pokrycia. Jeżeli będzie, będzie w dobrej cenie, świetnie, ale partnerzy z południa powinni też popatrzeć trochę przyszłej na nieco inną konfigurację i to jest to, co nocy zabiega polska dyplomacja, że to połączenie jeszcze właśnie z Finoujściem a wybrzeżem chorwackim, aby ta infrastruktura gazowa, która będzie budowana przez Norwegię, ona mogła być wykorzystywana przez Czechów, Słowaków, gdyż ich pozycja negocjacyjna również ulegnie znaczącej poprawie, jeżeli te tych projektów poprosi się przyjąć. Dużo w Polsce mówi się ostatnio o słowo, ale tak naprawdę używanie gazu do ogrzewania domów jest jednak dosyć drogie. Czy te ceny gazu mogą w jakiejś krótszej perspektywie się ograniczyć? Teraz w 2022 roku będziemy mogli liczyć na niższe gazu. Kwestia smogu jest oczywiście problemem do rozwiązania dużo ważniejszym niż wielka polityka klimatyczna Unii Europejskiej, bo to jest coś, co czujemy tu i teraz. I trzeba ten problem rozwiązywać. Czy gaz jest najlepszym sposobem? Nie jestem pewien, dlatego że gaz oznacza uzależnienie. Teraz tego faktu, który dość racjonalnie podchodzi do rozwiązania tej kwestii, wydaje mi się, że można próbować rozwiązać przepływ systemowy również w oparciu o węgiel w większym zakresie. Można na pewno część odbiorców nie będzie mogła sobie pozwolić na nie będzie możliwości przyłączenia sobie ciepła systemowego w niektórych miejscach i będą inne alternatywy, czy to stole opałowy, czy gaz. I w 2022 rok jest takim momentem, kiedy powinniśmy przynajmniej dążyć do tego, żeby płacić cenę rynkową za gaz, żeby on był możliwy do nabycia u różnych dostawców po bardzo zróżnicowanych cenach. I tu jest kwestia połączenia z tym sąsiadem norweskim, plus terminal na gaz skroplony. Na rynku LNG też bardzo dużo się zmieniło. Wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję o budowie terminala, nic nie uzasadniało takiej budowy. Natomiast teraz jest tyle, a ceny już dzisiaj są zupełnie inne, dużo lepsze niż były. I wydaje się, że ten rynek gazu będzie rynkiem coraz bardziej płynnym, coraz bardziej będzie konkurencyjny. Nie będzie tak, że ten kochanie jest na szlaku rury
będzie miał bardzo, bardzo wysoką cenę, bo nie ma innych możliwości zaopatrzenia, ale to jest rynek. To tutaj nie można pewnie obiecać wszystkim, że na pewno cena gazu będzie spadała. Ona powinna być po prostu ceną rynkową i raz będzie rosła, raz będzie spadała, a my musimy podejmować decyzje w oparciu o to, te indywidualne, prawda, co do własnego ogrzewania, co do ogrzewania, w oparciu o to, co jakie źródło wydaje się najbardziej racjonalne. I często może się okazywać, że ciepło systemowe będzie takim źródłem, że może być również węgiel bardzo racjonalnym źródłem, tylko może inaczej spadnie. Czas niestety się kończył, a jest wiele pytań i kwestia uzależnienia polityki klimatycznej Unii Europejskiej od tego gazu, czyli spełniających normy emisyjne. Podkreślał Jarosław Kaczyński, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań utrudnia wciąż istniejąca w Polsce spora strefa biedy. Aby udało się doprowadzić tę sprawę do końca i przytrzymać większą konkurencyjność rynku gazu. Długo to się pora na koniec. Naszym gościem był pan Tomasz Kmal, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Dziękuję za udział w programie. Państwu dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Panie Bogu, dziękuję bardzo. Sprawa rozbija się także o obowiązujące normy, mówi Dominik Artomski z Łódzkiego Alarmu Smogowego. Mamy zdarzenia powyżej 70 mikrogramów na metr sześcienny, było zawieszone od godziny 13. Mieliśmy ponad 100 w Polsce poziom informowania. Tu Radio Maryja, katolicki głos w swoim domu. Siostry i bracia, drodzy rodacy żyjący z dala od ojczyzny, bądźcie pozdrowieni w imię Pana Jezusa i Jego Matki. Dzięki Radio Maryja możemy znowu być sobie bliscy i razem przeżywać nasze doświadczenie wiary, Kościoła i miłości do ojczyzny. Wczoraj w wielu miastach w Polsce odnotowano wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza. Najbardziej zanieczyszczone były Kraków, Warszawa oraz miasta Górnego Śląska. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega, aby w przypadku smogu dzieci, osoby starsze i ludzie z chorobami układu krążenia oraz dróg oddechowych pozostały w domach. Opinia dotycząca teczki TW Polek przygotowana przez Instytut Szena w Krakowie potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w źródłach zbliżonych do kierownictwa IPN i kolegium Instytutu. Źródła PAP nie określiły, jakiego okresu miałaby dotyczyć ta współpraca. Jest to kłamstwo. Mam nadzieję, że kiedy sądy będą właściwe, będzie to udowodnione, powiedział Lech Wałęsa, pytany o nieoficjalne informacje na temat opinii Instytutu Szena. Pełna informacja ma zostać przedstawiona na konferencji prasowej we wtorek. W 2000 roku sąd lustracyjny orzekł, że Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, że nie był agentem służb specjalnych PRL. Wałęsę lustrował sąd z urzędu jako kandydata w wyborach prezydenckich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze. Bardzo gorąco serdecznie pozdrawiam naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Osób szczególnych tych, którzy żyją na kontynencie amerykańskim, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy na program dla Was przygotowany i Was serwis informacyjny. Potem w ramach katechezy kolejny odcinek fragmentu dzieła świętego Alfonsa Obmiłowanie Jezusa Chrystusa o życiu codziennym. Będzie też czas na aktualne informacje. W Rzeszowie zakończyło się 20. Forum Europa-Ukraina. W tym roku przyjechało na nie 800 osób z różnych państw Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych ze wspólnotą, jak Gruzja czy podsumowanie tygodnia także pan profesor Marek Czacharowski. Będzie też kolejna odpowiedź na pytanie o słowo Boże. Bardzo serdecznie zapraszamy do bycia razem z nami na pierwsze targi wschodnie, na których prezentowali się przedsiębiorcy, instytucje i regiony. Mamy szansę na to, aby prowadzić rzeczywistą debatę o tym, co ważnego w relacjach Unii Europejskiej i Ukrainy się wydarzyło, czy wydarzy się w najbliższym czasie. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortel powiedział mi, że tego typu spotkania mają duże znaczenie dla współpracy regionalnej. Forum jest Europa-Ukraina, ale myślę, że Podkarpacie jest też obecne. Organizatorzy forum zapowiadają, że już jesienią zorganizują w Rzeszowie kolejną konferencję, tym razem jedynie polsko-ukraińską, połączoną z następnymi targami wschodnimi. Z Rzeszowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Amerykańskie Miami zamierza podporządkować się nowym zarządzeniom Donalda Trumpa i tym samym nie będzie już miastem, które chroni zamieszkałych w nim nielegalnych imigrantów. Dotychczas
MNS poinformował Departament Bezpieczeństwa, że wszystkie podległe mu służby, w tym policja, dostosują się do nowych wytycznych. W przypadku jakiejkolwiek kontroli czy zatrzymania natychmiast sprawdzany będzie status imigracyjny takiej osoby. Dotychczas nie stosowano takiej praktyki. Miami należy do tych amerykańskich metropolii, gdzie liczba imigrantów jest największa, szczególnie tych pochodzących z Kuby oraz z krajów Ameryki Środkowej. Amerykański Związek Swobód Obywatelskich wyraził ubolewanie z powodu takiej decyzji. Nowym dekretom Białego Domu nie podporządkowało się Chicago, które zamieszkuje m.in. tysiące nielegalnych imigrantów z Polski. Zdajemy sprawę jasno, zamierzamy pozostać miastem sanktuarium dla przybyszonych z innych krajów. Burmistrz miasta Rahm Emanuel w odpowiedzi Donald Trump podkreślił, że cofnie takim metropoliom federalne dofinansowanie. Z kolei burmistrz Los Angeles podkreśla: nie można stosować takiego szantażu, żebyśmy wbrew naszej woli zmieniali wewnętrzne prawo. Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Jan Pachlowski. Prognoza pogody. Informacje z kraju. W niedzielę zachmurzenie małe. Katedrze na Wawelu odbył się w sobotę ingres nowego metropolity krakowskiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło, duchowni i wierni. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, witając nowego metropolitę, zaznaczył, że katedra wawelska i kościół krakowski zapisują dziś nową kartę wszystkich długich dziejów. Na zegarze 6 minut po godzinie 2, teraz na naszej antenie świat w powiększeniu. Polskie Radio 24, powtórka programu. Dobry wieczór, przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Zapraszam na magazyn Świat w powiększeniu, a razem ze mną w studio Artur Chrobelski, politolog amerykański, wykładowca uczelni Łazarskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I porozmawiamy o pierwszym tygodniu prezydentury Donalda Trumpa, w tym sensie się kończy, że był zaprzysiężony w ostatni piątek, w związku z tym właśnie minie 7 dni od jego zaprzysiężenia. Dziś najważniejszy element jego dnia to była rozmowa telefoniczna z Władimirem Putinem, która zakończyła się nieco ponad godzinę temu. Na razie mamy tylko tyle, że się zakończyło, że trwała niemal godzinę, ale właśnie tyle trwać miała, jak mówił Władimir Putin. Miało się skończyć na gratulacjach, ale nie sądzę, żeby rosyjski prezydent aż godzinę gratulował Donaldowi Trumpowi. Może szybciej dowiemy się z Twittera niż z oficjalnych źródeł o tym, co było, bo być może Donald Trump postanowi się z nami tym podzielić, ale możemy się spodziewać tego, że rozmawiano o sankcjach amerykańskich wobec Rosji. Godzina czasu to dużo. Zdaje się, nie będzie to pełna godzina, tylko 40 kilka minut. Rozmowa rozpoczęła się w południe waszyngtońskiego czasu, czyli o godzinie 18 czasu polskiego. I przypuszczalnie była to rozmowa jednak kurtuazyjna, czyli panowie wymienili sobie uprzejmości, powiedzieli sobie, że się lubią i mają nadzieję, że dobrze te relacje będą się układać, bo już wcześniej przecież Trump kilkakrotnie mówił, że Putin jemu imponuje jako taki mocny, prawdziwy Marek Jędraszewski, zastąpił księdza kardynała Stanisława Dziwisza, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z ukończeniem 75. roku życia. Transmisję z uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prezydent Andrzej Duda odznaczył księdza kardynała Stanisława Dziwisza orderem Orła Białego. Uroczystość odbyła się w kapitularzu katedry na Wawelu po ingresie nowego metropolity krakowskiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Przypomnę, że teraz całe dotychczasowe życie księdza kardynała Dziwisza było znamienitą zasługą dla Rzeczypospolitej Polskiej, powiedział prezydent Andrzej Duda. Dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej wielki honor, że mogę odznaczyć tę najważniejszą i najstarszą polską orderem jego eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Ten order jest nadawany za znamienite zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej. Meksykanów poniżą troszeczkę ten Trump, mówiąc, że musicie zapłacić za płód, którego oni, jak wiemy, nie chce. I Vincente Fox, były prezydent Meksyku, nawet brzydkie słowo użył, kiedy się zdenerwował na tym, było czyszczane czymkolwiek to nazwiemy. I we wczorajszej rozmowie, to znaczy w tej wypowiedzi w czasie konferencji prasowej, na pytanie zdaje się tego i brytyjskiej dziennikarki, mówił Donald Trump o tym, że tak naprawdę to za wcześnie mówić o sankcjach, a jak będzie się toczyć sprawa z Putinem i jego relacje z Putinem, to zobaczymy.
I will see what happens. To są słowa jego testy. Zobaczę, co się wydarzy. Przy czym powiedział, co niektórzy uważają, że to jest takie measure statement, czyli bardziej wyważone, takie wyrażenie zwrot, że być może dobrze się ułoży jego relacja z Putinem, ale być może nie, bo czasami miałeś takie przypadki, że ktoś, kto fajnie wyglądał i fajnie brzmiał, po tym jak się z nim zaprzyjaźnił, okazywało się, że nie było to tak wcale fajne. Natomiast z ludźmi, z którymi na początku miałem kontakt, okazywał się bardzo dobry. Tutaj jeszcze dodajmy, że oczywiście 40 kamion rozmowy to dużo, ale obaj panowie rozmawiali z gościem tłumacza, a teraz mi po rosyjsku Władimir Putinem i po angielsku się nie na tyle dobrze, żeby prowadzić taką armię bardzo ważną rozmowę, to też na pewno zabrało trochę czasu z tej rozmowy, na pewno dużo. Donald Trump nie tylko natomiast z Władimirem Putinem przez telefon, ale także podpisał dokument do służby na mocy którego amerykańskie służby kosmiczne zatrzymują osoby, które posiadają wizę tylko paszport jednego z siedmiu krajów rumuńskich chcą wyjechać na teren Somalii, a tu chodzi o Syrię, o Libię, Somalię, reprezentacja organizacji proobronnych, które powstały w ostatnich latach. To właśnie w mówimy w mediach dekret prezydenta Trumpa. To nie do końca jest tak, bo się trochę z dekretami nie jest tego miejsca, bo bezanie ostatni prezydent, który w Polsce wydał dekret o likwidacji muśnictwa 20-lecia międzywojenne. Na czym polegają te decyzje, które podjęli wicepremier Putin? To są decyzje, które mają błyskawiczne zastosowanie. Część z nich to nie są decyzje, które powodują, że coś wydarza się natychmiast. Jest to takie bardziej skomplikowane pytanie, dlatego prosiłem o szczegóły, bo rzeczywiście, ja uważam, że trochę niefortunnie w Polsce mówimy, używamy tego słowa dekrety, co może ludziom w głowach troszeczkę poplątać, ponieważ nie wiem, na przykład konstytucji francuskiej jest 10 czy 16, jeśli dobrze pamiętam artykuł, który mówi na przykład o dekretach, kiedy prezydent Francji pomagał rząd, taki prezydencki, może rządzić właśnie dekretami, ale sytuacja nadzwyczajnych, prawda, i tak dalej. Natomiast te decyzje, które podpisuje, podpisywał przez 7 dni codziennie kilka, prawda, prezydent Trump. Są to decyzje, które są tak zwanymi działaniami władzy wykonawczej, czy prerogatywami prezydenta, opartymi na artykule 2 amerykańskiej konstytucji, paragrafie 3 Krajowej, paragrafie 3 klauzuli 5 bodajże. I tam jest mowa, że prezydent will take care to execute oaths faithfully, czyli będzie troszczył się o to, żeby przestrzegać, wypełniać prawo w sposób bardzo taki najnowszy, czyli wierny. Przed tygodniem na konferencji IPN Wałęsa oświadczył, że ani na sekundę nie był po tamtej stronie. Jestem czysty, ja był za, dodał. Badania z dziedziny pisma porównawczego dotyczące tekstu TW Golek eksperci prowadzili od maja 2016 roku. Ekspertyzy zlecono w ramach śledztwa prowadzonego przez Białostocki Dzień Śledczy IPN. Prawo i Sprawiedliwość wciąż liderem w sondażach. Według najnowszego badania zrealizowanego przez Standard Public, partia cieszy się obecnie 36% poparcia. Pierwszej trójce znajdują się też Platforma Obywatelska z 19% poparciem i Kukiz 15% z 12% poparciem. Za Nowoczesną zagłosowałoby obecnie 9% wyborców. To spadek o 1%, co prawdopodobnie jest skutkiem próby destabilizacji prac Sejmu. Sondaż pokazuje, że Polacy wierzą w program rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśla senator Jan Marek. Pewnego rodzaju nawet prawo w oparciu o ten artykuł numer 2, tylko że nie jest to takie prawo jak te ustawy, które kongres przyjmuje, ale może wydawać takie prawo, ponieważ na przykład w wielu ustawach jest upoważniony do działania i wydawania decyzji i na przykład na podstawie takiego executive order, czyli rozporządzenia wykonawczego, prezydent Franklin Delano Roosevelt 19 lutego 1942 wydał słynną decyzję numer rozporządzenia wykonawcze 9066. To jest numer o tym, że wolno interweniować, internować Japończyków czy obywateli pochodzenia japońskiego w USA w tych specjalnych takich obozach internowania. To jest słynny przykład. W tej chwili również prezydent Trump wydaje takie rozporządzenia wykonawcze. Oprócz, to jest w ramach tych działań władzy wykonawczej, czyli executive actions, działań władzy wykonawczej. Oprócz rozporządzeń wykonawczych executive orders, prezydent może wydawać także memoranda prezydenta, czyli executive memorandum,
według sondażu uzyskałyby 2% poparcie. Urząd Skarbowy lub Inspekcja Transportu sprawdza, że firmy zgłaszają przewóz towaru. Za niedopełnienie takiego obowiązku od kwietnia, jak poinformował jeden z dzienników, firmy zapłacą 20 tysięcy złotych kary. Kierowcy grozi grzywna od 5 tysięcy złotych do 7,5 tysiąca złotych. 1 marca bieżącego roku ma wejść w życie ustawa wdrażająca tzw. pakiet transportowy. Na razie jest przed pierwszym czytaniem w Sejmie. Przedsiębiorcy i kierowcy popierają ideę, ale wskazują, że mają mało czasu na wdrożenie drogiego systemu elektronicznego. Co więcej, już w kwietniu mogą dostać wysokie kary za brak rejestracji przewozu w tym systemie. Pakiet ukróci przestępcze procedury i wyłudzanie VAT, podkreślił poseł Adam Abramowicz. Jeżeli będzie ten pakiet transportowy, to przedsiębiorca w ogóle nie będzie musiał nic się martwić, ponieważ on od razu udowodni, że jego transakcja była prawidłowa i była realna, bo będzie wiadomo, że olej wyjechał z danego punktu i dojechał tam, gdzie miał dojechać. Za to przedsiębiorcy będą się musieli bardzo mocno martwić. Kurczy im się ten te możliwości okrywania państwa, okrywania nam sztuki. Wczoraj też byśmy w Sejmie przyjęli do prawa karnego kary za tego typu działania, a więc zrobimy to, co sobie zapowiadaliśmy. Uczcili przedsiębiorców, to oni o tym głośno mówią, nie muszą się martwić tą rejestracją tych przepływu tych towarów. Funkcjonariusze kontrolują m.in. paliwa, oleje smarowe, alkohol etylowy skażony oraz sprzęt czytaniowy. Firmy będą musiały zgłosić każdy przewód, co ten towar otrzyma numer referencyjny. Taki system działa już na Węgrzech i w Portugalii. Wejścia do Stanów Zjednoczonych terrorystów, czy przybycia do Stanów Zjednoczonych w Radiu Maryja terrorystów. Przeczytałem tę dyrektywę. Brytyjska telewizja publiczna BBC usunęła w sobotę ze swojej strony internetowej sugestię, że polscy kolejarze mieli współudział w Holokauście. To efekt między innymi interwencji polskiej ambasady w Londynie. Artykuł został przeredagowany, a fragment dotyczący Polaków usuniętych. W sprawie interweniowała także Reduta Dobrego Imienia. Skandaliczne słowa uderzające w Polaków pojawiły się też na antenie włoskiej telewizji. Formułowania polski obóz w odniesieniu do niemieckiego obozu Auschwitz użył piątek komercyjny kanał piąty. W sprawie zareagowała ambasada RP we Włoszech. Sprostowanie od telewizji żąda także Reduta Dobrego Imienia, mówi jej prezes Maciej Świrski. Tam wykończę żądanie sprostowania, patrzymy jakiego rodzaju reakcje będą, czy oni ukajają się i tak dalej. To jest trochę innego rodzaju sprostowanie, jeśli gdybyśmy mieli do czynienia z tekstem napisanym, gdzie można sprawdzić, czy zostało sprostowane. A jeżeli coś padło w telewizji czy na antenie radiowej, no to jest potrzebna i strony jakiegoś rodzaju ruch przepraszający, prawda, żeby oni powiedzieli, no właśnie, i zrozumieliśmy tak i tak dalej. No, czekamy na rację. W sobotę polskie MSZ podało, że w pierwszej połowie 2016 roku polskie placówki dyplomatyczne interweniowały 116 razy w sprawie użycia w mediach zwrotu polskie obozy śmierci. Dlatego uzyskali zgodę na przyjazd do Stanów Zjednoczonych, a więc ze szlachetnych pobudek działali. W wiadomościach jeszcze informacje ze świata sportu. Polscy podchodzą narciarscy Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki wybrali sobotni drużynowy konkurs Pucharu Świata w niemieckim Wimingen. Sukces biało-czerwonych jest drugim takim w historii i jednocześnie w tym sezonie. Tuż za Polakami w sobotnich zawodach uplasowali się jako drudzy Austriacy i jako trzeci Niemcy. Konkurs Wimingen jest trzecim drużynowym w tym sezonie. Przed tygodniem w Zakopanem zwyciężyli Niemcy. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Nie ma jeszcze szczegółów. Pamiętajmy, że wszystkie te rozporządzenia wykonawcze, memoranda, te akcje, te rzeczy, które na podstawie prerogatyw prezydent podpisuje, są też publikowane w takim federalnym rejestrze, prawda? Czyli mają te sankcje prawa, tylko jest to inne niż ustawa, przypomnijmy, prawda, kongresu. I teraz oni powiedzieli, że nie wiedzą dlaczego, ale takie rozporządzenie wyszło. Oni znaleźli się w limbo, czyli w sytuacji zawieszenia na lotnisku. I teraz prawica amerykańscy chcą wykorzystać tych dwóch dżentelmenów, żeby założyć sprawę w sądzie federalnym jako tak zwane class action suit, czyli albo to jest dawne litigation, group litigation, to się rozumie, że ze średniowiecza jest taka instytucja prawa angielskiego, anglosaskiego, którą Amerykanie sobie przyjęli przez sędziego Josepha Storego w 1838 roku i wyszła sprawa, taka, to jest taka
instytucja, czy albo instrument, który pozwala pozywać na przykład w tym wypadku amerykański organ władzy w imieniu tych dwóch dżentelmenów, ale również wszystkich innych ludzi, którzy znajdują się potencjalnie w tej samej sytuacji prawnej, w tych samych faktach prawnych. Na przykład konsumenci, którzy zatrują się papierosami, dostaną raka w Stanach Zjednoczonych, prawda, pozywali producenta papierosów, koncerny albo Walmarta, ponieważ coś tam złego się wydarzyło przy zakupie towarów. I ta sprawa jest teraz oczywiście batalia prawna, ale w moim przekonaniu bardzo słabe podstawy ma ta sprawa, to znaczy ci dżentelmeni mogą przegrać tę sprawę. Dlaczego? Dlatego, że oni się powołują, że to jest dyskryminacja, że oni są z kraju islamskiego, został w Iraku jako jeden z tych siedmiu krajów, Irak znalazł się jako kraj islamski, że oni niby terrorystami są, że jest to po pierwsze pogwałcenie equal protection clause, klauzulę o równym traktowaniu wszystkim, piąta poprawka amerykańskiej konstytucji, a po drugie została pogwałcona też ten due process clause, klauzula o odpowiednim sprawiedliwym wymiarze sprawiedliwości proceduralnej, substantive, czyli taki prawny, materialny ma wymiar, i że to też zostało pogwałcone, czyli amerykańska konstytucja. Ale pamiętajmy, ci dżentelmeni zapominają, że jest taka ustawa w Stanach Zjednoczonych przyjęta przez Kongres, nazywa się Immigration and Nationality Act, ustawa o imigracyjnych sprawach i obywatelstwie. I tam jest taka klauzula, która mówi, bo to właśnie dzisiaj czytałem i przypomniałem sobie, że jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych z powodu bezpieczeństwa narodowego i z innych ważnych powodów uzna kogokolwiek za zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, może właśnie wydawać decyzje, które to bezpieczeństwo zabezpieczą. Czyli tu wracamy do tego, że to musi mieć wszystko umocowanie w tym prawie, które musi być przez prezydenta wykonywane faithfully, czyli wiernie. Dokładnie, prawda? Pytanie, czy ma podstawę prawną do tego, żeby nie wpuścić kogoś właśnie z uchodźcy czy imigranta z powodu tego, że on może stanowić potencjalne zagrożenie kraju, a ta przecież to rozporządzenie wykonawcze dzisiaj się nazywa o ochronie narodu amerykańskiego przed wjazdem osób zagrażających terrorystycznie. A zatem prezydent miał podstawę prawną właśnie w tej ustawie o imigracji i obywatelstwie amerykańskie. Donald Trump takich dokumentów w ciągu pierwszego tygodnia podpisał kilkadziesiąt. To jest bardzo szybkie tempo, biorąc pod uwagę, że jego poprzednik wydał takich decyzji przez 8 lat, około 300. Mniej więcej to jest taka średnia, około 300 kilkudziesięciu takich decyzji wydawali jego poprzednicy. No, rekordzistą jest Franklin Delano Roosevelt, to zupełnie inne czasy i zupełnie inna kadencja, bo to było 13 lat. Odpowiedział książę. Dokładnie od 33 roku, od 4 marca, bo wtedy to prezydentura 4 marca miała swoją inaugurację, do kwietnia 45 roku, kiedy zmarł prezydent Franklin Delano Roosevelt, zwany FDR. A zatem było to 3700 ponad plus, prawda? 10 razy większą niż powołanych przez rodzinnych tych właśnie wykonawczych działań, prawda, proklamacji, dyrektyw, memorandum i tak dalej. A prezydenci w ostatnich latach wydawali na przykład Obama, tak jak mam powiedział, 277. Jego pierwszym rozporządzeniem wykonawczym, notabene, była pomoc tym dzieciom, czy legalizowaniu dzieci, które znalazły się jako nielegalni imigranci w Stanach Zjednoczonych. To na przykład pierwsze, jeśli dobrze pamiętam, rozporządzenie wykonawcze Obamy, które w pewnym sensie też było przeciwko temu Bushowi, co on robił. Potem było Guantanamo, prawda, i inne rzeczy. Natomiast 391 bodajże wydał Reagan, ale to dość dużo, ponieważ już Bush czy prezydent Clinton wydali około 290 tych rozporządzeń wykonawczych. Tu już mamy kilkanaście. W pierwszym dniu mieliśmy aż 3, prawda? Czyli między innymi o wystąpieniu z TPP, czyli umowy o wolnym handlu w Pacyfiku, której nie ratyfikował jeszcze amerykański Senat, ale podpisał był, prawda, prezydent Obama. To czy też proklamacja była wydana, czyli właśnie takie wykonawcze działanie, które podjął Trump o proklamowaniu Dnia Patrioty w Stanach Zjednoczonych, prawda? W pierwszym dniu 3 mieliśmy już rozporządzenia wykonawcze.
wykonawcze czy decyzje wykonawcze prezydenta Stanów Zjednoczonych. Można przyjąć, że na pewno stanie się pewnym rekordzistą, jeśli chodzi o przynajmniej ostatnie rozwrota do goni, nie wiadomo, ale zapewne przegoni Baracka Obamę o puszu w Kigali do Najrygana. Można nawet powiedzieć, że to nie będzie dekretami, jak mówię, druga, bo ustalenie Radio Maria, on po prostu rządzi przy pomocy, w tej chwili rządzi przy pomocy tych rozporządzeń wykonawczych, ale widzimy, czy tych decyzji wykonawczych, prawda? Executive Actions, tak powiedzmy, tak to brzmi, nazywa się fachowo. Ale przypomnijmy, że pewne rzeczy, które on podpisuje, to one muszą mieć jakieś umocowanie albo w ustawie kongresu, albo w tym artykule drugim. On nie może też sobie tak tworzyć prawa, brać z głowy. Inne rzeczy robi, więc powstała nawet koncepcja taka, tak zwanych implied powers i inherent powers, czyli prezydenckich uprawnień domniemanych oraz prezydenckich prerogatyw czy uprawnień inherentnych czy immanentnych. To są jak gdyby wyimplikowane z konstytucji dodatkowe uprawnienia, ale co do tego toczą się spory konstytucyjno-prawne i byśmy musieli całą noc siedzieć i nie odpowiemy na pytanie, jakie tak naprawdę uprawnienia ma prezydent, dlatego że najbardziej ogólny artykuł w całej amerykańskiej konstytucji to jest artykuł numer jaki? Numer 2, czyli prezydent. On nie mówi enumeratywnie, jaki prezydent ma prawa, 1, 2, 3, 4, czy uprawnienia do robienia czegoś, tylko mówi ogólnie, że on powinien prawo przestrzegać i wypełniać, i rządzić, i być commander in chief, czyli być może commander in chief, czyli dowódca wojsk, oznacza, że może sobie wysłać sam armię. Nie potrzeba, prawda, tutaj zgody kongresu. Do dzisiaj o to spory się toczą. Natomiast jak pan popatrzy na artykuł numer 1, czy artykuł kongresowy, czy gdzie mamy uprawnienia kongresu amerykańskiego, tam mamy enumeratywnie wypisane, co kongres może robić, czyli może bić monetę, prawda, albo wydawać decyzje odnośnie wypowiedzi wojny innemu krajowi, nie o wysłaniu armii, tylko wypowiedzi wojny, deklaracji wojny. Może też robić inne, stanowić prawo na przykład, albo tworzyć nowe sądy. Zatem mamy wyliczankę. Natomiast w przypadku prezydenckiego artykułu, dlatego właśnie prezydent amerykański jest tak potężny i tak wielki. To jeszcze dodajmy, że kongres w tym momencie też zdominowany jest przez republikanów, ale nie przez republikanie w kongresie. To są bez krytyki zwolennicy. No już mamy wypowiedź z wczoraj Johna McCaina, czyli tego senatora republikańskiego z Arizony, przyjaciela Polski, przyjaciela NATO i przyjaciela mocnej polityki amerykańskiej. Barack Obama wygrał wybory, kiedy pierwszą kadencję został dokładnie tak w 2008 roku. Czy mamy więcej Grahama II, przyjaciela, prawda, NATO i przyjaciela Polski? Oni wizytowali Ukrainę na froncie dwa tygodnie temu i byli w Bałtykach. I już powiedział John McCain wczoraj, że nie będzie zgody na żadne zniesienie sankcji. Decyzją właśnie taką wykonawczą, rozporządzeniem wykonawczym tutaj prezydenta Trumpa. On bowiem postara się, żeby jak gdyby wtedy zamienić to naprawdę w prawo ustawowe, które będzie, nie będzie mógł prezydent po prostu swoim rozporządzeniem wykonawczym zlikwidować. Poza tym pamiętajmy, wczoraj powiedział wyraźnie Donald Trump, że za szybko mówić o znoszeniu sankcji. Pewnie pan redaktor słuchał tej konferencji prasowej, ja również słyszałem, zupełnie inaczej brzmiał wczoraj prezydent Trump od tego, co słyszeliśmy przed tym, jak objął prezydenturę, od kandydata Trumpa na prezydenta. Wtedy on był bardzo, bardzo radykalny. Ale pewnie siebie. Wczoraj już mówi, a że zniesie, nie zniesie, zobaczymy, bo za wcześnie mówić, a czy z tym Trumpem, przepraszam, z Władimirem Putinem dobrze racje będą się odbywały, zobaczymy, bo czasami dobrze z kimś się rozwijają, a uważałem, że będą źle, a z kimś myślałem, że będą świetnie się rozwijały, a się nie rozwijały.
rozwijają dobrze. Dajmy również Interesa samej jasno powiedziała, że będzie Renato jest w pewnym sensie aksjomatem. Nie dyskutujemy co do NATO. Co więcej, pamiętajmy, że James Mattis, czyli nowy szef Pentagonu, czyli taki minister obrony Polski, jest kim? Jest przecież byłym szefem NATO Transformation Command w Norfolku. To jest takie miasteczko w Virginii, gdzie jest baza floty amerykańskiej, tej największej na świecie i również siedziba dowództwa transformacji NATO. NATO ma dwa dowództwa. Jedna jest transformacji, czyli tacy analitycy siedzą i tam był szefem James Mattis. Stąd to jest naturalne, że ruch do NATO był szefem ojca NATO, a drugie dowództwo jest Mons pod Bruxellesem, to jest to operacyjne dowództwo w Europie. Zatem James Mattis jest w pewnym sensie gwarantem tego, że nam się nic nie zmieni, jeśli chodzi o NATO, o sojusze, prawda? A być może jakiś nowy sojusz na Ameryka będzie zawierać, chociażby przeciwko ISIS. Ale nowy sojusz można różnie interpretować. Pamięta pan, że zaatakowano, co to te nowe sojusze, o których tam w inauguracji mówił? A może ten nowy sojusz będzie mówił z Kurdami na przykład, żeby stworzyć nowe partie, państwo kurdyjskie czy autonomię, tak jak palestyńskie kurdyjskie. Amerykanie wspierali kurdy. Wspierali się. Różnie możemy to wszystko interpretować. Pożyjemy, zobaczymy. To bardzo ciekawa na pewno będzie prezydentura. Dodam jeszcze tylko króciutko, że nie będzie tej wizyty prezydenta Meksyku we wtorek w Stanach Zjednoczonych. No już była rozmowa telefoniczna prezydentów Meksyku i Stanów Zjednoczonych, także wszystko to dzieje się ciekawie i dynamicznie. Bardzo serdecznie dziękuję moim Państwa. Gościem był pan Artur Wróblewski, politolog, amerykanista, wykładowca uczelni Mazarskiego. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Michał Strzałkowski, ja tym kończę wypowiedź oświadczenia. Do usłyszenia. Teraz Polskie Radio 24, powtórka programu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jest pół do trzeciej. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będą konsekwencje prawne za używanie określenia polskie obozy śmierci. Nową ustawę zapowiada minister sprawiedliwości. W tym tygodniu w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w zachodnich mediach kilkakrotnie tak właśnie określano ten nazistowski obóz. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział w programie Gości Wiadomości w TVP-Info, że prace nad stosownym projektem Sejmie dobiegają końca. Podkreślił, że Polska będzie bronić swojego imienia także za granicą. Wczoraj po interwencji polskiej ambasady w Londynie BBC usunęło ze swojej strony sugestie, że Polacy, polscy kolejarze, którzy nadzorowali przewozy do obozu Auschwitz, ponoszą współodpowiedzialność za Holokaust. Wcześniej także włoska telewizja mówiła o polskich obozach zagłady. Media publiczne będą miały nowe podstawy finansowania, zapowiedział w telewizji Rzeszów prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odwiedził Podkarpacie w ramach objazdu regionalnych struktur partii. Nie zdradził szczegółów propozycji, ale potwierdził, że projekt jest już przygotowany i niedługo wejdzie pod obrady parlamentu. Jego zdaniem tempo prac nad nim będzie uwarunkowane postawą opozycji, jednak zapewnił, że nie powinny potrwać więcej niż kilka tygodni. Zdaniem prezesa PiS nowa ustawa zagwarantuje mediom publicznym stałe źródło finansowania. Wyraził również nadzieję, że reforma zasad finansowania mediów publicznych przyczyni się do ustabilizowania ich pozycji. Państwu Krzysztofowi i Reginie Tomaszko, Mateusz Kijowski został wybrany na szefa mazowieckiego oddziału Komitetu Obrony Demokracji. Oprócz Kijowskiego kandydowały jeszcze dwie osoby, Marcin Skubiszewski i Paweł Bielski. Mateusz Kijowski stoi też na czele całego KOD-u, mimo że zarząd organizacji wezwał go do ustąpienia po aferze z fakturami komitetu. Kijowski zapowiada, że będzie startował w wyborach nasz KOD. A teraz przenosimy się do Sejmu, tam działacze organizacji Pro-Life rozmawiali o ochronie życia. Jednym z tematów konferencji docenmy każde życie była rola hospicjów perinatalnych. Dr Magdalena Wąsek-Buko ze Śląskiego Hospicjum Perinatalnego podkreśla,
Zostań z nami melodio, śpiewają w Awele. Stanowi wielkie wsparcie zarówno dla dziecka rodzącego się z ciężkimi wadami, jak i jego rodziców. Hospicjum Prinatalne wspieramy rodziny, które decydują się na przyjęcie dziecka z wadą letalną i wspieramy ich nie tylko na płaszczyźnie psychologicznej, ale też medycznej. Przygotowujemy miejsce, w którym ma nastąpić poród. Staramy się, aby rodzice byli pod naszą opieką. Z kolei Renata Kleszcz-Szczerba z Uniwersytetu Śląskiego przypomina, że każde życie jest darem, a zadaniem każdego z nas jest jego ochrona. Wybieramy życie i chcemy wspierać takie same wybory u innych osób, które też wybierają życie, bo życie jest darem, jest prezentem, a prezenty się przyjmuje z szacunkiem i wdzięcznością. I staramy się wszystkich rodziców, którzy decydują się na przyjęcie życia ciężko chorego dziecka, wspierać. A żeby to robić dobrze, to musimy stworzyć dobrą drużynę. Dziś w Polskim Radiu 24 o 12.30 specjalna audycja na ten temat. Chińczycy przywitali nowy rok według tradycyjnego kalendarza księżycowego. Po roku małpy rozpoczął się rok koguta. Okres nowego roku określany świętem wiosny to czas spotkań z najbliższymi. Roczne święta to dla mieszkańców Chin nawet 10 dni wolnych od pracy. Większość zakładów i instytucji do normalnego trybu funkcjonowania powróci dopiero w następny poniedziałek. Pracujący często z dala od miejsca narodzin Chińczycy w święta powracają do domów. Jak podają chińskie media, w tym roku pobity zostanie kolejny rekord liczby podróży. Jak prognozują władze, w tym roku w całym okresie świątecznym ma być ich około 3 miliardów. Nowy rok to dla Chińczyków okres odpalania petard i fajerwerków. Ze względu na skalę tego zjawiska dziś mieszkańcy Pekinu, pomimo zamkniętych fabryk i małego natężenia ruchu na drogach, obudzili się w mieście z pobitym smogiem. Władze apelują dziś o powstrzymanie się od kupna fajerwerków. Zanieczyszczenie powietrza kilkunastokrotnie przewyższa bowiem dopuszczalne normy WHO i jest poważniejsze niż podczas ubiegłorocznych uroczystości. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.